Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Jan Krzysztof Duda gra tutaj bierkami czarnymi z Nilsem Grandeliusem. Partia pochodzi z bardzo silnego turnieju rozgrywanego w Pradze. No i zapraszam serdecznie do analizy. Tutaj Szwed rozpoczął posunięciem E4. E6, odpowiedział tutaj Jan Krzysztof Duda, co może być niespodzianką, aczkolwiek obronę francuską grywał czarnymi tutaj, jak najbardziej. Po d4 jest d5, e5, c5. Klasycznie tutaj grają panowie obronę francuską, c3. Bez zbędnych jakichś tutaj fajnych wariantów, gdzie kiedyś zagrywał na przykład Michał Tal, może ja cofnę. Powiedzmy, skoczek c3 jest takim częstym gościem, lub skoczek d2, teraz często się widuje na arenach szachowych. No ale cóż, tutaj panowie sobie Pograli w ten sposób. Ja myślę, że Szwed był może przygotowany na um, obronę sycylijską, co Janek stosuje również. E, teraz Skoczek sobie wyskoczył tu na C6. Chodzi o to, żeby podważyć Pionka D4 cały czas e, i tutaj planować zagrać Hetman B6 i tak dalej. Będziemy tutaj próbować tego pionka atakować. E, powiem szczerze, że nie jestem zwolennikiem obrony francuskiej kolorem czarnym, e, no ale e, zwolennicy są takowi e, i grają e, tę obronę. Ja, jako dzieciak, również grałem tę obronę francuską, lecz nikt mi nie powiedział: Nie graj, nie graj tej, tego debiutu. No cóż, takie mam zdanie. Uważam, że to jest debiut nie dla młodych zawodników, tylko dla osób, które powiedzmy są na szachowej emeryturze. Może tak to ujmę, gdyż to jest taki trudny debiut. Tam nie, może się dziać oczywiście taktycznie dużo, lecz w większości przypadków trzeba strategicznie. Niezwykle dobrze sobie tutaj radzić. Główny problem jest z gońcem C8 i na najwyższym poziomie, w zasadzie, no tutaj zwolenników obrony francuskiej chyba jest mało tak naprawdę. Dobrze, dosyć gadania, więcej analizy moi drodzy. Skoczek na F3, Hetman zagrał na B6, tak jak już mówiłem, podważamy punkt na D4. Koniec E2 kulturalnie nic tutaj się nie dzieje. I teraz następuje ciekawe posunięcia, aczkolwiek jest to typowe w obronie francuskiej. Skoczek na H6. Można powiedzieć, że skoczki na bandzie nie czują się dobrze, jednak jest to zagranie takie typowe. I o co tutaj chodzi w tym momencie? Mianowicie, przede wszystkim tutaj czarne kuszą tym, żeby tego skoczka wybić. No, ale tak naprawdę, wybić czy nie wybić, bo wiele tu się dzieje. I może przejdę od razu do rzeczy. Nic Grandelius, moi drodzy, wybił na H6, i nie jest to dobre zagranie. Nie jest to dobre zagranie. Znaczy tak, my się nie boimy odbić tutaj i mieć takie pionki zdwojone. Absolutnie nie, bo to jest wszystko wkalkulowane w ten wariant. Tak się gra. Niby pionki zdwojone, ale tu się otwiera wieża do ataku. Zostaje para gońców po stronie czarnych. No i myślę, że partia jest taka no, no normalna. Lecz po tym posunięciu, moi drodzy, Janek nie wykorzystał tutaj pewnej okazji. Ja tego też nie rozumiem, bo... Zawodnik na tym poziomie powinien wiedzieć, co jak chociażby do dziesiątego ruchu. Znaczy, wiadomo, ja tutaj nie chcę krytykować, ale dziwię się trochę, bo jakbym grał tę obronę, to taki ruch bym brał pod uwagę bardzo często, mianowicie bicie na B2. No i teraz pytanie, czy są tu jakieś sztuczki, bo chodzi o to, że czasami jak Hetman weźmie wieżę, no to tego Hetmana można złapać, czasami tak, aczkolwiek, czy to jest do końca ok? Sprawdźmy, bo jeżeli Hetman by zbił na B2, to goniec na przykład, tak sobie sprawdźmy, goniec na przykład jak zagrałby na D2 z próbą złapania tego Hetmana, no Hetman by wziął tutaj wieżę, Hetman C2 i teraz zauważmy, tutaj Hetman nie ma pola ucieczki żadnego, a figury są daleko, żeby go wspomóc. No i teraz bardzo ładny ruch, mianowicie C4 mogłoby nastąpić. Po roszadzie białych tutaj czarne mogłyby zagrać B5. No i okazuje się, że teraz Hetmana złapać można, ale za bardzo wysoką cenę skoczek A3. Jedyny ruch, bo inaczej tutaj będziemy próbować grać B4 i próbować temu hetmanowi pomóc. Przede wszystkim po wybieciu, jakiś skoczek wchodzi czasami goniec i może być ok. No, i teraz po tym ruchu tutaj Hetman po prostu by wybił wieżę. Goniec by zbił i Goniec bezbił na A3. Kto by chciał tutaj grać kolorem białym i kolorem czarnym? No, powiedzcie mi kto i jakim. Ja wolę tutaj grać wojskiem czarnym. No, dużo tych słów będę używał. No, trudno. No w szachach nie da się chyba inaczej jakoś tak dosadnie powiedzieć, kto ma lepszą pozycję i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Goniec zbił na A3. okej, okay. no, czy tak mogło być? W partii tak nie było. No, dziwię się troszkę, no ale dobra, bo to różnie w szachach oczywiście bywa. Tutaj poszło bicie i Janek wybił na h6. W tym momencie Grendelius zagrał hetman d2, zobaczcie, bronimy. Po ewentualnym wybiciu na d4 pionek wybija, może ja to szybko przestawię, jakby jakiś goniec chciał tutaj zagrać, to zawsze skoczek c3 i tu jest wszystko w porządku, a przede wszystkim grozi wzięcie takiego prostego pianka tak naprawdę, no tak nie było. Po hetman d2 goniec zagrał na d7. Wyprowadzamy ostatnią figurę tutaj czarnymi oczywiście, żeby spróbować zrobić długą roszadę. Taki jest plan. Na ten goniec fajnie by było jakby jakoś tak aktywniej pograł sobie troszeczkę, prawda? Więc roszada ze strony tutaj białych, czarne zrobiły długą, skoczek zagrał na a3 i wieża g8. I widzimy teraz, że tutaj dzieją się już ciekawe rzeczy. Aczkolwiek jedna wieża nie jest w stanie wygrać partii, oczywiście. Cofnę jeden ruch i sprawdźmy, co na przykład by było po tym wybiciu, i czy gońcem można zbić tego skoczka, rewanżując się tutaj białym za to, że ten skoczek na haszej zginął. Otóż nie, moi drodzy, od razu wybijam Wam to z głowy, dlatego że to jest bardzo złe zagranie. To jeszcze pomaga białym tutaj przy ataku. Otwiera się kolejna linia do ataku na króla, więc mogą być ogromne problemy. Absolutnie tego nie róbmy. W partii wieża zagrała na G8. No i teraz białe przystępują do konkretnych działań, co jest chyba też spoko, że tak powiem. Mianowicie bicie na C5. No rzadko kiedy się coś takiego robi, znaczy... Może nie rzadko kiedy, tylko rzadko też analizuję obronę francuską, więc ten ruch mnie trochę zaskakuje, bo zwykle tutaj białe trzymają ten szyk pionków i nie starają się go rozerwać, tam, tego łańcucha pionów. No ale tutaj już idą konkrety, po prostu po wybiciu, po wybiciu jest B4. No i ten goniec tutaj nie ma gry z tej strony, więc musi wracać do obozu. E, I teraz można by było na przykład tak zagrać skoczkiem? Ja bym tak się pokusił, ale skoczek zagrał na B5. W zasadzie jest to praktycznie to samo, gdyż skoczek tutaj prawdopodobnie um, jest e, chętny, żeby zająć świetną pozycję w centrum na D4. No ale niespodzianka, skoczek wybił na B4. No niestety ten ruch dla czarnych. Nie jest najlepszy. Znaczy o co chodzi? Bo, jak tutaj białymi byśmy wybili, no to goniec zbija na B5 i tutaj nie tracimy w żaden sposób figury. Ale jest wtrącenie na A7 z szachem. Hetman tutaj wybił i pionek wybił. No i można powiedzieć, że tutaj um, czarnymi mamy spoko pozycję. Lecz nie do końca tak jest, bo tutaj jest wolny pionek, ale ten skoczek za chwilę zajmie to miejsce i nie będzie jak tego skoczka wygonić, moi drodzy, bo pionek B4 świetnie stoi, zaraz będzie podparty przez A3. No i będzie to stało bardzo stabilnie i bardzo dobrze zresztą. No właśnie strategia, strategia tutaj odgrywa kluczową rolę w tym debiucie, więc już w tym momencie Tutaj Nils Grandelius powinien być bardzo, bardzo zadowolony z tej pozycji i przewaga jest duża ze strony właśnie Grandeliusa. Wieża zagrała na g4, no nie pozwalając przede wszystkim tutaj skoczyć skoczkowi na d4, ale nic, nic tutaj się absolutnie jeszcze nie dzieje, bo białe grają po prostu spokojne zagranie a3. No oczywiście też jest atak na pionacz. był, jest, ale zbić już nie można. Wiadomo. Goniec zagrał na a4. No takie typowe też zagranie mi się, to też podoba z jednej strony, bo goniec zatrzymuje no, piona na ten moment, tak, ale to ten pionek nie musi akurat iść na hura do ataku. Lecz tutaj się pojawia też zaczepka na C2, no i wygląda to fajnie, aczkolwiek ocena silnika jest nieubogalna, moi drodzy. Ocena silnika, no właśnie, ciekawy jestem, kto zgadnie. Plus 2,78 w tej sytuacji. Białe mają tutaj dobrą pozycję, no, wygląda to, to nieźle, aczkolwiek gramy dalej, no i teraz jeden z lepszych posunięć, czyli h odpędzamy wieżę, wieża ucieka do swojego bozu, ale sprytnie tutaj jeszcze czarne zagrały, bo z rozpędu jakbyśmy zbili pionka, no to byśmy się pożegnali tutaj ze stratami dużymi. I po wieża g7 mamy wieża z f na c1 z szachem, dobry ruch, król b8 oczywiście się chowa, hetman c3. Hetman na B6, takie troszeczkę przestawianie oczywiście, poprawianie figur, tutaj nie pozwalamy wejść na C7, bronimy oczywiście i skoczek zagrywa na D4, w końcu, w końcu ten skoczek skakuje na bardzo przyjemną placówkę. E, moi drodzy, pozycja, no ocenę musimy zrobić, kto ma lepszą pozycję, no bo to nie sposób, no panie YouTube, przepraszam, no tutaj białe stoją po prostu lepiej w tym momencie, biały, biały kolor, e, wojsko Białych jest niezłe. Ach, przeginam trochę, wiem. Aczkolwiek, yy, jeszcze jestem trochę zestresowany tą całą sytuacją. O którym opowiadałem w wcześniejszym filmie, przepraszam, no ale. No cóż, złotej rady chyba na to nie ma. Jedziemy dalej, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Goniec zagrywa na E7 i hetman teraz zagrywa na E3. No to już jest taka mała niedokładność ze strony Grandeliusa, dlatego że moi drodzy, można by było zagrać dosyć sprytnie w tym momencie. Sprytnie, czyli jak? Otóż ruch B5 byłby fantastycznym ruchem. Przede wszystkim tak, kontrolujemy pole C5. Zamykamy gońca. To jest główny klucz, tylko pytanie, jak się dostać do tego gońca. No bo on tutaj e, ma kolce z tej strony, ten goniec również z tej strony. E, pionek z tej strony. Jak go podejść? Otóż plan byłby prosty. Wieża na B1, wieża B4. Nawet ze stratą tej wieży Hetman wybija i na końcu jest szansa zdobycia tego gońca, dlatego że po Hetmanie A7 jest ruch B6. No, Hetman A8 Umówmy się, tam nie stałoby to świetnie z tego względu, że ten nawet Hetman wchodzi jakiś na C7 albo Hetman C5, Hetman C7. Ja mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe. W każdym razie zapamiętajmy tutaj taki plan, żeby tego gońca próbować zbić. No a wiemy, że dwie wieże, wieża za dwie lekkie figury jest to przewaga dla tej osoby z reguły, które te dwie figury zawierze. Mają. E, moi drodzy, w tej sytuacji, no B5 niestety nie zostało zagrane, tylko Hetman E3, i można powiedzieć, że Janek tutaj powoli łapie wiatr w żagle, aczkolwiek nadal e, białe są ok. I teraz e, wieża zagrała na G8. Wieża na G8. Teraz zastanówmy się, czy można skoczkiem zagrać na C6 i spróbować zbić Hetmana. No sprawdźmy to. E, w partii tak nie poszło, od razu powiem, ale sprawdźmy, bo skoczek C6 jest. Oczywiście bicie. O, to się tylko tak łatwo mówi. Oczywiście bicie, tak. Oddajemy hetmana, ale jest to uzasadnione. Zobaczcie, po tym ruchu trzeba zagrać bardzo ważne posunięcie w tym momencie. Jeden z kluczowych momentów, jakby tak było, no to trzeba wtrącić posunięcie wieża G2. Koniecznie. Jest to obowiązek, bo jakbyśmy tego nie zrobili, dla osób tutaj początkujących, mówię, że jakby było bicie, no to po prostu gramy G3 i tutaj się bronimy. Więc wtrącenie musiałoby nastąpić, król H1. No, król F1 to mamy pięknego mata na G1, więc po tym ruchu goniec by wybił. No i teraz się pojawia opcja D4. Jeżeli taki ruch nastąpi, jest kaplica dla białych. Koniec partii by był, bo ten goniec już jest za mocny młynek. Koniec gry. Kompletnie nawet nie ma co analizować. W tej sytuacji hetman musiałby zagrać na D4, więc teraz tutaj czarne muszą wymyśleć fantastyczne zagranie, żeby kombinować dalej i próbować tego hetmana stąd wypędzić. Jak to zrobić? To nie takie łatwe na pierwszy rzut oka, ale goniec H4 załatwiałby sprawę. Ha! I teraz tutaj grozi bardzo, bardzo ładny, ładne zbicie. Otóż, teraz moi drodzy, w tej sytuacji tutaj, oczywiście, wieża mogłaby na F1 zagrać, ale mamy kolejny fajny ruch. Goniec G3 z groźbą na H2. A co po wybiciu? Po prostu zbijamy tutaj gońca, i myślę, że cieszymy się z tej pozycji. Mimo, mimo wszystko, mimo wszystko czarne tutaj dominują, raczej dominują. Ale e, cofnijmy tutaj e, na chwilę do tej sytuacji i powiedzmy, co by było po biciu e, tego gońca. Otóż robi się tu już sieczka z tego względu, że jest D4 i jak już wspominałem, młynek nie do odparcia, to nawet nie ma co analizować. Każdy ruch wygrywa. No powiedzmy jeszcze F3, e, możemy zbić wieżą i powiedzmy wieża na F1. No to faktycznie mata jeszcze nie ma, ale D3 zasuwa i tam w zasadzie praktycznie wygrywamy. To jeszcze wieża ma wjazdy. No koniec partii by był. No cóż, wróćmy do pozycji. Tutaj Goniec zagrał na F1 słusznie, teoretycznie słusznie. Bronimy pionka, e, no i teraz Goniec Zagrał na G5. Cały czas ta sytuacja teraz się już powtarza w lepszej wersji tutaj dla czarnych, dlatego że po skoczek C6 e, oczywiście Hetman wybija, a tutaj wisi na E3, więc skoczek C6 już kompletnie nie działa. He, goniec, fuch, goniec chciałbym. Wpionek na F4 i goniec na D8, już teraz sprytnie ten goniec wrócił, broniąc Hetmana. Król H1, no wiadomo, schodzimy tam z tej e, diagonali, zawsze jakieś takie niebezpieczeństwa mogą czekać. I wieża weszła do obozu przeciwnika. Wieża na G3, Herman D2, Herman A7. Po co ten ruch? Otóż czasami trzeba zrobić dwa kroki do tyłu, moi drodzy, żeby zrobić ten jeden porządny do przodu, lub jeden krok do tyłu, lub dwa do przodu. Zwał jak zwał. W każdym razie chodzi o to, żeby wzmocnić tutaj tego, tą armię, ten, ten atak po tej diagonali. Tutaj goniec chce zagrać na B6. Bieża zagrała na C3. Wymiana nastąpiła i goniec na B6 kończy praktycznie dzieła. Znaczy, ta pozycja już jest dobra na czarnych, i tutaj skoczek zagrał na F3. Jak grać dalej? Jest para gońców. Ten goniec jest niezamknięty. Wydawałoby się, że czarnym nic nie grozi, no bo nie grozi e, Janek gra dobrze. Jedyny ruch słuszny, wieża przestawił już na lepszą pozycję. Ta wolna linia działa dobrze. Tym bardziej zobaczcie, goniec się pięknie tutaj z wieżą komponuje. E, bo na C2 już można sobie fajnie wtargnąć do obozu przeciwnika. No i przede wszystkim ta wieża z G8 nic już kompletnie by nie robiła. więc Hetman teraz musi uciec. Goniec C2. Łapie tego Hetmana. Hetman B1 no i goniec C2. Goniec C2, Hetman B2, Goniec na E3. A4. Jakieś tutaj takie ruchy, już e, ro, rozpaczliwe. Goniec na E4. Zobaczcie. To e, już się klaruje bardzo pięknie tutaj na króla. Robi się niezwykle groźnie. Hetman zagrał na E2. No i teraz wzięliśmy pionka. A5, tam jakaś kontra. Wieża C2 wchodzi szybko na Hetmana Hetman D1. No widzicie, że. Tutaj już wszystkie figury patrzą na króla przeciwnika. Po A6, moi drodzy, koniec na E3, koniec partii. Grozi mat. Znaczy, no nie grozi, bo skoczek broni, ale już grozi wybicie skoczka z nieuchronnym matem. No, białe w tej pozycji się poddały. Ja wiem, że troszkę końcówka przyspieszyła. No, ale tutaj ruchy były dosyć proste. Tam oczywiście nie działają jakieś takie ruchy typu A7, król idzie na 8, czy bicie, to nie reagujemy, po prostu bijemy. Jesteśmy tutaj szybsi kolorkiem czarnym. No cóż, moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę. No i życzę wszystkiego dobrego, aby nie, nie zamykali nam kąt na YouTube. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Cześć.